No cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny wieczór, czy późny wieczór, w grze WoWZ Aftermath. Ja jestem Krakus i prawdopodobnie nie powinienem nagrywać nic dzisiaj. Dopiero wróciliśmy z przyjęcia, ale stwierdziłem, jeśli nie nagram dzisiaj, to przerwę całkiem fajny ciąg nagrań wyzwań w tej grze, wyzwań dziennych. Wczoraj było tygodniowe, wczoraj były też dzienne. No i dzisiaj warto było to kontynuować, dlatego nagram jakiś krótki klip, może jedno, góra dwa wyzwania i zobaczymy, co tutaj jest. Jest Nowy Jork, co ma umrzeć, nie popłynie. Tutaj mamy trening nóg. Podczas spinaczki gracz traci część zdrowia i całą wytrzymałość. Homeopatia. Po leczeniu przedmiotami medycznymi traci zdolność do sprintu na 20 sekund. Takie, no powiedzmy, utrudnienia o tyle, o ile. Jest też wsparcie techniczne w Jerozolimie. I człowiek z żelaza. Mamy tylko jedno życie. Kiedy spadnie poziom zdrowia do zera, czeka cię śmierć i brak możliwości odrodzenia do chwili zakończenia misji. To jest trudne. I główna słabość, obrażenia z głównej broni zmniejszone o 75%. Jest też atomowy sojusz na Kamczatce. I tutaj jest idealny stan, czyli nie mogę zginąć z kolei, ale każde powalenie zmniejszy maksymalny poziom zdrowia o 25%. Jest też podwójna korzyść. Wszystkie bronie zapasowe zadają podwójne obrażenia. Zacznę może od Nowego Jorku. Wydaje mi się to wyzwanie takie najbardziej przystępne. Kiedy gra się ładowała, zastanawiałem się, jak to jest z tą spinaczką tutaj. Ale akurat tu dosyć często przyjdzie nam wspinać się o poziom w górę albo w dół. Znaczy wspinać o poziom w górę, bo w dół to nie jest wspinanie, ale chodzi o to, że tutaj to będzie dosyć często. Więc z tego zdrowia trochę stracimy. Chcąc lub nie chcąc. Każdego rodzaju wzmocnienia. Moje boty to jest lekarz, kombinator i ten z granatami. Zobaczymy, co tu jest. Pistolet maszynowy albo dwururka. Biorę dwururkę. Jeszcze sprawdzę tutaj. Tu nic nie ma. Tam gdzieś dybacz jest, ale wrócę się trochę, bo tu jest skrzynka jakaś. O, nie tym razem. Ale jest rakietnica. No i warto było. O, dostałem wzmocnienie od moich przyjaciół, moich najlepszych przyjaciół botów. Uwielbiam tę klasę, gdzie mogę się wyżyć na zombie, krojąc je i siekając na plasterki, jak to mówił Hegemon, na plasterki. Pewnie mało kto kojarzy Hegemona już w dzisiejszych czasach. To tylko starsza widownia. Tutaj nic. Fajną tą broń dorwałem, ona ma wybuchową amunicję. I
O! Ciekawe. Ej, no nie, to jest. Coś dziwnego. Okej. Okay. Muszę szukać. Oni zostali. Nie pomogli mi, bo zostali z. Tamtym gościem, który się pojawił. To dlatego tak długo nie przychodzili. Okej, okay, więc muszę znaleźć teraz apteczkę. Na gwałt. A, nie mogę się wspinać, bo tracę zdrowie. Muszę znaleźć apteczkę. Kiedy idziemy tu górą, to powtarzam. Tu jest troszkę trudniej. Ale teraz nawet jakoś poszło. Kim on jest? On jest lekarzem. No właśnie to. To może byś wzmocnił albo wyleczył. Coś. Chyba, że jesteś jednym z tych lekarzy. Którzy nie leczą. Tutaj czasem jest jakaś apteczka. O, jest. A tutaj czasem jest ten... o, właśnie. Próbka wirusa. Wyleczyć. A teraz nie mam sprintu przez 20 sekund. Ale to mi akurat nie przeszkodzi tutaj. Dobra, ładunek wyważający by się przydało znaleźć albo coś w tym stylu, bo później będzie ciężko. Fajnie, że ktoś dołączył. I to lekarz, to się wszystko przyda później. Natomiast, tak jak Jerzy mówi, on musi być na wyższym poziomie. Bo podążają za nim. Wiedziałem, że tam jesteś, to... Teraz tak, co tu będzie? Okej. Okay. Spróbuję to... rozbroić. Okej. Jedno się udało. Drugie też. Można ich naprawdę ominąć. Nie trzeba tutaj się dawać
Kurczę, przejdę obok czy nie? Okej, z tej strony. Uwaga. Nie, to nie wiedziałeś, że jest ta mina? No to teraz będzie nieciekawie. Mogliśmy tego uniknąć, no ale cóż. Szybko się uleczę muszę. Cóż, Enrico, trochę mnie tutaj rozczarowałeś, bo do tej pory wszystko było ok, a tu mało, że wpadłeś w minę, to jeszcze nas zostawiłeś samy. Nieładnie, nieładnie. Mam 14 naboi. To też nie jest świetny wynik. Teraz zobaczymy, czy tam będą miny, czy będą autowieżyczki. Jest tam gdzieś dybacz. Ale tu nie ma ani min, ani... No tak, nie ma min, ale jest... Oni mi teraz nie pomogą, bo zostali z tamtym gościem. Kurczę, jeszcze mnie opluł ten... Niewiarygodny, niewiarygodny. Błąd za błędem. Hey, look at this. Chodźmy do windy.
The civilians are here. They're armed. All right, listen up. We're evacuating the wounded via chopper. Dobra, co tu mamy? Tradycyjnie ustawiam ją tutaj. Muszę dowiedzieć się, gdzie jest amunicja. Tu jest amunicja, okej. Okay. Tracę zdrowie, żeby się wspiąć po ten. I hope Dan made it through. Dude's probably taking a nap. We're about to die. To tutaj, a tutaj będzie trochę wspinaczki. Gdzie się nie wybiorę, to trzeba się wspiąć. Ale szybko, tradycyjnie, no właśnie, tam gdzie on poszedł. Może schodów nie zaliczy jako wspinaczki. No, nie zaliczyło, okej. Okay. Fajnie. Ale tutaj już tak. Żeby tutaj nie padł za chwilę. Dobra, co tu jest? KM. Autowieżyczka. Dobra, to wystarczy. Tutaj. Ja mam elektryczną siatkę. Gdzieś jest... A tu. Dobra, zostawię ją tutaj. Strach się teraz spinać gdziekolwiek. Okej, tu jest to. Tu będzie flara. Ciekawe, czy uda mi się tą flarę... Okej. Dobra, mam... Tutaj jest obstawione. Ciekawe, czy uda mi się tą flarę dobrze wystrzelić. Jak to jest? Bardziej w górę? Nic nie zrobiłem. Okej. A to, co się stało teraz, to nie wiem, co się stało. Ale coraz mniej wiem, co się dzieje w tej grze. A, nie to. Ta moja flara jest lepiej, kiedy strzelam strzelam tak, jak strzelałem. Dobra, nie mam amunicji. A tam jest Screamer. Znowu ten... Nie mam w ogóle zdrowia teraz. Co ja mam zrobić? Jak ja tutaj wejdę do środka, gdzie... No.
Jak ja tu mam wejść? Dobra, muszę się poświęcić. Fajnie by było mieć wzmocnienie od lekarza, no ale cóż. Za dużo wymagam chyba. Znowu się poświęciłem. Nie żebym był jakimś bohaterem, ale jestem tutaj bohaterem. Dobra, ja nigdzie się nie wspinam. Chociaż, kurczę, no trzeba. Najważniejsze jest, żeby... Poradzą sobie tam, czy nie? I co jeszcze? Ale co, nie broniliśmy się tam? Chyba, że przegapiłem coś. No okej, wyzwanie zrobione. Co jest niewiarygodnym sukcesem. Biorąc pod uwagę ilość błędów popełnionych tutaj. Ciekawe, o co chodziło tam z tą broną. Nie wiem, musiałem coś przegapić. Ale i tak uważam, że... O, jeszcze miałem próbkę wirusa. Co tutaj? Aha, i znowu się zresetowały wyzwania. Mamy 10 skali Romero. I tutaj żółtodziób. Tylko pierwszy profit swojej klasy. No, biorąc pod uwagę, że ta klasa jest dosyć słabo rozwinięta, to niczym nie przeszkadza. No i musimy uważać, żeby nie być zbyt blisko siebie.
da się zrobić. Ja tu zauważyłem teraz, że mam całkiem już wysoki prestiż tego siekacza. No to wyzwanie dosyć, ten etap dosyć często się powtarza. Szkoda, że ten Phoenix nie wrzucają. Ciekaw jestem, kiedy zaczną to robić. Myślę, że nie prędko, bo to jednak jest płatne, a no wyzwania to jednak są wyzwania. One są, można powiedzieć, darmowe. Strzelają gdzieś? O, to żołnierze oczyszczali teren. Dobra, to się za bardzo pospieszyłem. Co tutaj? Nic nie ma. Okej. Okay. Tak mi coś zamajaczyło, jakby był ładunek wyważający. A tutaj nic nie patrzę. Zawsze jakoś ten korytarz omijam, a może tutaj... O, jest bandaż. O, jest... Zawsze coś, nie? Może warto odwiedzać tę okolicę. Odsuńcie się trochę, bo to... A, dobra, chyba nic. Zwykłe zombie to nie jest wyzwanie. Rescue leader, what are we getting into? Let's move. Cargo bays are being overrun. Think about the military when you get there. Be rot and rodent. Tutaj dosyć często był ładunek wyważający albo apteczka, ale teraz się to już w wyzwaniach zmieniło. Karabinek sportowy. To też. Szybko jeszcze zerknę. Tu nic nie ma. Dobra, to trzeba iść dalej. Skrzynia pewnie będzie jakaś, czy nie? Nie będzie? U, no to niedobrze. Co tu jest? To akurat nie ma znaczenia już, bo te dwie bronie są takie sobie. Dobra, ja się zajmę skrzyniami tutaj teraz. Wezmę apteczkę, albo nie. Idę do śluzy. Gdzieś tu powinno być jeszcze jakieś ciężkie
O, o, o to mi chodziło. Znaczy nie... O, jest HM. A gdzie ten jest? Tutaj. Czy to jest Moloch? On powinien teraz dosyć... Gdzieś tu jest, no właśnie. A jeszcze tego... Wow, ale się tutaj zabunkrował. Szkoda, że nie mogą użyć tego bandaża. No proszę, no proszę. Wiem, że będzie ze mnie dumny, że to zauważyłem. O. Szkoda, że ta wybuchowa amunicja w takim miejscu. Idziemy dalej. Ale myślę, że skoro przetrwaliśmy tę obronę, no to już teraz powinno być... no nie powiem, że to będzie spacerek, ale... Tu już jest trochę łatwiej. Jakiś gracz jest? Tak. O, Grizzly. Wow. Czy ten gość mnie prześladuje, czy on mnie... Znaczy, prześladuje w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Może jest moim followersem. I jak widzisz, że gram, to dołącza do mnie. Albo jest tak mało graczy... Nie mogę być blisko was, fuck, sorry. Nie, na nim chciałem użyć akurat. Ostatnio to mieliśmy w Moskwie. A ten Danger Vienna to... czemu się nie wyleczy? Będziemy tracić zdrowie.
przez siebie. Dobra, idą. This ship was a disaster waiting to happen. Every precaution was taken. Well, it appears that wasn't enough. The crew followed the same procedures as every other ship, and none of them... This ship is overcrowded. The boarding was rushed. Why are you arguing? It happened. It happened. How doesn't matter right now. Ej, no co jest? Przecież jestem siekaczem. Dziwne to jest. A, wiem, dobra, tu jest pierwszy. Jak nie zabijemy tego screamera, to tutaj będziemy przez rok. Dobra, tutaj było bardzo niebezpiecznie i niewiele brakło, żebyśmy tutaj polegli. Nie wiem, o co tu chodziło. A, dobra, tutaj jest amunicja. Wezmę apteczkę. Check this out. Mam apteczkę dla ciebie. A nie, on ma. Oni wszyscy mają coś do leczenia, więc. Co tu jest? Karabin bojowy. Dobre bronie. Bardzo dobre bronie to są. Tu gdzieś chyba dybacz jest. Nie możemy razem stać, kurczę. One less recon.
O skurczybę. Nieźle. Dobra, ja się może wyleczę już teraz. To jednak wyzwanie robi, stwarza więcej problemów, niż by się wydawało. Bandaże. No i molow nas pięknie tutaj. Okej. Wszyscy są. Chyba lecimy, nie? Dobra, idziemy. No i teraz jest nas czworo. O, to już pamiętałem. Co jest? Dlaczego oni tam... Hej, drugi? Autowieżyczka kolejna. No to mam dwie autowieżyczki. Czyli praktycznie mogą nam... Karabin bojowy. Dobra broń. To wszystko jest... To są dobre bronie. Ale ja uwielbiam tego kałacha, jak to... O, tutaj coś jest. Jest siatka. Ta siatka też zrobi różnicę. Voltage grid is juiced. Okej, to jest zrobione. Aha. Someone patch me up. Look what I found. That's good enough. Co tu jeszcze można znaleźć? Tutaj coś czasem mogę znaleźć. Łącznie z dybaczem, więc tu trzeba być ostrożnym. Specjalny pistolet maszynowy. Dobra, jest wszystko chyba ogarnięte. Jeszcze tutaj czasem, no właśnie, on tu jest. Tutaj czasem są... ładunek wyważający, ale nie tym razem. Nie trzeba ruszać. Jedziemy z koksem, panowie. Ale kto tam na dole położył ten? Nie ma co. Gdzie oni idą teraz?
A, tutaj jest ten... No, to ja się tutaj mogę ze zwykłymi zombie pobawić. Żeby to za daleko nie zaszło. Zobacz. Dobra, no praktycznie już jest wszystko przesądzone. Teraz helikopter nam pomoże, to już szanse, że... Ale to już jest, sprawa jest przesądzona. No też mi się wydaje, że to już jest koniec. Ciekawe, bo nas czterech zostało trzech na końcu. Interesujące. Zawsze mnie to zastanawia. O co w tym wszystkim chodzi. Ciekawe, kto to ma ten nick, ten Grizzly. I zawsze się pojawia tam, gdzie ja robię wyzwania. Strasznie fajnie się z nim gra. Jest bardzo dobrym graczem. PC-towym, o dziwo. A co to jest za krycia robota? Mam tylko jedno życie. O, to nie. Dobra. To jeśli o mnie chodzi, to ode mnie tyle dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Nie była to jakaś moja szczytowa forma, ale 2
zwycięstwa bez żadnych jakichś większych problemów. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam wszystkich, zapraszam do oglądania innych klipów. Niedawno nagrałem bardzo ciekawe o Coral Island i zachęcam do obejrzenia, bo z tej gry mogą się pojawić kolejne klipy, a jest to naprawdę ciekawa gra. Natomiast jeśli chodzi o Wood War Z, no to jutro prawdopodobnie kolejne wyzwania dzienne, na które już teraz zapraszam i pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Do usłyszenia, cześć!